Kilka dni temu komornik w obecności funkcjonariuszy policji, wykonując wyrok sądu, dokonał eksmisji pani Janiny Jurkiewicz, która 18 lat temu za spore zaległości została wykluczona z członków spółdzielni mieszkaniowej pod Zamcze, a tym samym utraciła prawo własności do zajmowanego przez siebie mieszkania przy ulicy Grodzkiej w Wałbrzychu. Proszę zobaczyć, co się robi z moim dorobkiem życia. Te sprzęt, meble, wszystkie artykuły gospodarstwa domowego są wynoszone bez pani zgody? Bez mojej zgody, bo się po prostu nie chciałam puścić, to się włamywali, świadkowie są, syn i syna kolega. Tutaj z komornikiem przyszedł orszak policji. Tak, dwóch policjantów, którzy podali nazwiska i imię, a reszta ekipy nie podała swoich danych. Nawet pan ze spółdzielni też nie podał swoich danych i chciał, żeby podpisać protokół zdania mieszkania, odmówiłam. Ta pani utraciła prawo do lokalu swojego, prawo własności do lokalu w roku 1996, kiedy została wykluczona z członkostwa spółdzielni. Pomimo wyroku spółdzielnia chciała pomóc lokatorce i przez 18 lat zwlekała z eksmisją, dając tym samym pani Janinie szansę na odzyskanie prawa własności, z której lokatorka nie skorzystała. Gdyby pani lokatorka skorzystała z wcześniejszych naszych uzgodnień, kiedy trzeba było spokojnie spłacić zadłużenie, powrócić do członkostwa spółdzielni, już dawno o tej sprawie byśmy zapomnieli. A dług lokatorki wciąż narastał. Jest to zadłużenie przekraczające znacznie 1500 zł. To nie jest na pewno 1500, ani nie 2 razy 500, ani nie 3 razy 500. Więcej nie mogę pani niestety powiedzieć ze względu na ochronę danych osobowych. Co skutkowało wspomnianą eksmisją, która jednak nie zakończyła konfliktu, a jeszcze go zaogniła. Lokatorka, insynuując, że mieszkanie zostało sprzedane nieprawnie już drugiego dnia od eksmisji jednemu z pracowników spółdzielni, sama wyłamując zamki, zajęła ponownie ten lokal. No to już jest, wie pani, absolutna jakaś niezgodność i wypowiedź tej pani jest nieodpowiedzialna. Widocznie ta pani nie wie o tym, że spółdzielni obowiązują zasady wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które mówią o tym jednoznacznie, że mieszkania pozyskane po eksmisjach spółdzielnia zbywa tylko i wyłącznie, podkreślam to, w drodze przetargu. To mieszkanie jeszcze nawet nie zostało ogłoszone do przetargu i takie postępowanie dopiero się odbędzie. A więc sugestia taka, że spółdzielnia sprzedała to mieszkanie komuś z pracowników, jest absolutnie nieuprawnione. No włamałam się, bo nie było, skoro komornik robi eksmisję, to wszystko powinno być oblombowane. Proszę zobaczyć, co jest oblombowane. Drzwi nie były zaoblombowane i klucze powinien mieć komornik, a były w spółdzielni. Czyli od kiedy pani przebywa na tym mieszkaniu? Od 9 stycznia tego roku przebywam, bo to ja weszłam do siebie. Bo mam na to dokumenty, państwo widzieli. I nie zamierza się pani wyprowadzać? Nie zamierzam. Mamy taką obecnie sytuację, że eksmisja przeprowadzona na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, orzeczenia sądu, została w jakimś sensie złamana, bo lokatorka niestety w dniu 9 stycznia dokonała, nazwijmy rzecz po imieniu, włamania i ponownie zamieszkała w tym mieszkaniu. Jest to absolutnie naruszenie prawa i jest to niezgodne z prawem. 13 stycznia pani Janina zażądała wydania mebli, które w trakcie eksmisji za jej zgodą przewiezione zostały do spółdzielczego magazynu. Władze spółdzielni postawiły jednak warunek, ale ten mówił o tym, że lokatorka musi wskazać adres, pod który zostaną zabrane. Jednak nie może być to adres przy ulicy Grodzkiej. Pani lokatorka zjawiła się tutaj w spółdzielni z prośbą o wydanie rzeczy, które zostały, jak przypomnę państwu tylko, zmagazynowane w magazynie spółdzielni, ponieważ w trakcie eksmisji nie można ich było przenieść do lokalu socjalnego, który otrzymała pani lokatorka, ze względu na to, że nie odebrała skierowania na ten lokal socjalny. Niestety, tak jak przypuszczały władze spółdzielni, wszystkie rzeczy z powrotem trafiły na ulicę Grodzką, gdzie bezprawnie przebywa pani Janina. Pan Hoczaj utrudniał wydania rzeczy. Najpierw kazał, bo świadkowie są, kazał podpisać, że mi wydadzą rzeczy, a potem mi rzeczy nie wydadzą, bo muszę złożyć podanie do rozpatrzenia.
Czy to prawda, że napisała pani oświadczenie, w którym podała inny adres, na który zostaną przewiezione te rzeczy? Bo by inaczej mi nie wydano rzeczy moich. A co to spółdzielnie obchodzi, gdzie ja mam oddać moje rzeczy osobiste? I nawet przyjechała córka z Anglii, bo już cała Europa o tym wie. Siostrzenica we Włoszech dzwoniła, wszyscy i mówią, mam się ciocia nie dać, bo prawo własności jest prawem własności, na co mówią nawet nasze paragrafy. Czyli gdzie de facto te rzeczy powinny trafić według pani oświadczenia? Mojego oświadczenia do mojego mieszkania, którą jestem właścicielką, bo mi prawa własności nikt nie zabrał. Nikt mi nie zwrócił tych 200 tysięcy, których zapłaciłam w 75 roku. Ale generalnie na oświadczeniu był inny adres. Jaki? Osiedle Stare to jest tam, gdzie syn teraz mieszka, a dokładnego adresu nie podałam, bo on sobie nie życzy, bo to jest domek jednorodzinny. Nie obyło się również bez użycia siły. No niestety pan administrator, który akurat ma w swoim zakresie czynności obsługę tej części osiedla, został krzywdzony w rozmowie w dniu 9, w momencie kiedy stwierdził fakt nieuprawnionego zajęcia, ponownego zajęcia tego mieszkania, i dokonał obdukcji lekarskiej, i tą sprawę również skierowaliśmy do prokuratora. Słyszałam dzisiaj, że pani wraz ze swoją znajomą pobiły pracownika spółdzielni. Czy to prawda? To jest nieprawda. To on nas pobił. Ja jestem osobą o drugim stopniu niepełnosprawności. Mam cały chory. Tak mnie poobiła, popychał mnie, a ta pani mnie po prostu broniła. I wcale myśmy go nie pobił, to wręcz on mnie pomił. Mam siniaki, nawet miałam siniaki pod oczami. Teraz sprawa ze spółdzielni trafi do prokuratury, która rozstrzygnie spór pomiędzy stronami w związku z powrotem pani Janiny do lokalu oraz oświadczeniem, z którego lokatorka się nie wywiązała, a także napadem na pracownika spółdzielni. Do tego momentu pani Janina zapowiedziała, że ilekroć będzie zmuszona opuścić lokal, tyle razy będzie do niego wracać. Bo to jest moja własność. Wykupując mieszkanie na własność, pamiętajmy, aby regulować wynikające z tego tytułu opłaty. W innym przypadku może zakończyć się to tak jak dla pani Janiny, eksmisją. Kamila Lencynowicz, Telewizja Dami Wałbrzych.